Siemanko, moi drodzy. Dzisiaj jestem na miejscówce, którą mi zareklamował pan kolega Krystian. Także jak Krystian coś wymyśli, to wiecie. No właśnie, patrzcie na tą wodę. Już widzicie, czemu jest opuszczony, nie? Woda gruntowa na poziomie zero, normalnie. Wdarła się do piwnicy. Niedaleko stąd wierciłam właśnie pod domki jednorodzinne. Pamiętam, że była też wysoko woda, ale nie aż tak. I tam od razu projektant proponował na płycie to posadowić, na jakimś nasypie jeszcze, tak podnieść tam niweletę terenu, zdaje się. Ojej, parę zdjęć mi wysłał takich zachęcających wczoraj, ale są dwa budynki. Teraz nie wiem, z którego były bardziej zdjęcia, ale widzę, że coś tu jednak się zachowało. Spójrzcie, oprócz tych śmieciorów wszystkich. I fajny taki nasyp stoi na jakiejś takiej górce. Tutaj mamy okno zasłonięte dyktą szczelnie, więc możemy sobie poświecić śmiało. Tam jest rower, o, lepszy od mojego. Nie no, mój rower się po prostu rozpada i jestem trochę w dramatycznej sytuacji, bo ledwo jedzie, ale jadę jakoś powolutku. Sezon rozpoczęty, nie zamierzam się poddać, będę najwyżej jakieś części pomału do niego zbierać i coś wymieniać. Coś muszę pokupować, sama nie wiem. Tam wszystko jest porzewiałe, nie wiem od czego zacząć. Wracając do tematu, przepraszam bardzo, że się tak rozgaduję. Wracając do tematu, tu widzimy szafę z ubraniami damskimi, z tego co widzę głównie. Fajne lustro takie. Spróbuję to jakoś podejść. O kurde, bo się prawie wygrabiłam, wybaczcie. Tam jest obok drugi budynek, ale nie wiem, czy jest do niego wejście jeszcze. Znaczy, Krystian gdzieś tam wszedł, ale gdzie on tam wszedł? Ja widziałam zamknięte drzwi, zamknięte okna, więc no nie wiem, gdzieś musi być to wejście. Spójrzcie, ozdoby choinkowe, czy mała choineczka chyba? Nie, chyba ozdoby choinkowe. To jest taki, zauroczył mnie ten przybornik taki w szafie, że można sobie taką na tej półeczce na przykład perfumiki, jakiś kremik, coś takiego, jednak dla kobiety to jest takie praktyczne. Nie tylko dla kobiety, facet też tam coś sobie może postawić, pachnidełko męskie. Tutaj są jakieś okulary. Dobra, jeszcze bliżej mam podejść. No dobra, postaram się. Historia klasa szósta. A grafki. Miś tam się chowa. A jaki słodziak normalnie. Patrzcie na tego słodziaka. Jest uroczy. Oj, sorki. A pajęczynę mam na głowie. Tu są też krawaty, także nie tylko damskie. Jednak tutaj są damskie, po tej stronie tu męskie chyba bardziej raczej. Z tego co widzę. Musi tak tam się przedrzeć dalej. Po tych śmieciach wszystkich. Tu są fotele pod tym wszystkim. Tu są obrazki. Jest Matka Boska. Jest ten właśnie rower wcześniej wspomniany. Pomału się przedrę może, powolutku. Żeby sobie krzywdy nie zrobić, ani nie hałasować za bardzo. O, jest i rower. Widoczny bardziej. Magnetofon. Lampa taka. Można powiedzieć LEDowa. No, coś w tym rodzaju. Spójrzcie, jaki tu jest klimat. Dobrze, że mam tą latarkę, jednak dzisiaj się przydaje akurat. Fajna lampa. No i widzę tu temat do fajnych zdjęć, kilku sztuk, więc sobie je zrobię i idę dalej. Słuchajcie, bo nie będę tu się wracać już później pewnie. Pofotane. Na razie tak telefonem, bo nie wiem, czy lustrzankę chcę to wyciągać. W tym bałaganie. O Boże, ale normalnie nie spodziewałam się aż takiego bałaganu. A co fajne są te nasypy, to chyba są pozostałości po tych piecach kaflowych. Ktoś to tak po prostu zostawił. O, jest tam kuchnia, którą widziałam na zdjęciu. Ale warto się tu przedzierać. Patrzcie, tam to się w ogóle zawaliło coś, bo widzę światło dzienne i zawalony daszek. Chyba tych drzwi raczej nie ruszymy. Nie wiem, czy się daje otworzyć. O, kolejny rower. Znaczy taki rowerowy urbex. Może tam wypowiedzieć. Ale to jest klimat. Ta kuchnia bardzo ładna jeszcze. W tym bałaganie się takie skarby chowają. No taki inny urbex, ale lubię takie też właśnie, jak jest bałagan. A jednak są pozostałości. Jak to fajnie jest uwiecznić to, co niedługo się całkiem zawali być może. W takich miejscach też nie jestem pewna, czy ktoś nikomu szkuje, nie? Ale chyba nie, no nie wiem. Jeżeli kogoś spotkamy, to się okaże. To się dowiemy. Co tutaj mamy? Taki, przez każdym pomieszczeniem jest taki strach lekki. Patrzcie, takie gierki. Ale fajne zabawki takie. Te gierki w dzisiejszych czasach są poszukiwane, ale działające, żeby były, nie? No nie wiem, czy one by się włączyły. Mam wątpliwości. Taki stołek ciekawy. Wokół dosyć duży ruch, jak to w sobotę. Ładna pogoda się zrobiła, więc ludzie koszą, coś grabią, coś tam robią. Leżak jakiś bez materiału. I tutaj do dzisiaj chyba coś się suszy, a tu dach się zarwie za długo, kurde. Wygląda bardzo już niebezpiecznie.
Krystian, nie chodź po takich stropach, bo kurde, zobacz, co tu jest. A pewnie on tam łaził. Pewnie to jego dziura. No, chciałam sobie dzisiaj też taką słabszą latarkę, bo widzę, że on mi zdjęcia prześwietla. Ona jest bardzo dobra do jakichś takich bardzo ciemnych pomieszczeń, aby tak coś zobaczyć, na przykład z daleka, czy gdzieś tam coś nie ma, nie? Czy są, czy nie ma jakichś dziur, na przykład w jakichś piwnicach, w jakichś strychach. To się nadaje, ale jeśli chodzi o efekty filmowe czy zdjęciowe, to niestety czasami jest totalna porażka, nie? Dobra, tu byliśmy, to co, idziemy na górę? Idziemy. To patrz, ten świat należy, ale tu schody to są mocne, nie? Tylko te stropy. Ja teraz nie jestem pewna, czy jesteśmy w tym niższym budynku, czy w tym wyższym. Jesteśmy w tym wyższym, z tego co zaobserwowałam teraz, po ilości schodów. Bo do tego obok, nie wiem, nie przyglądałam się, czy jest wejście, bo zaskoczyło mnie, że jest zamknięte, a obok tam sąsiedzi dosyć dużo działali, więc pomyślałam, dobra, zaczepiam rower i śmigam od razu, nie będę zwlekać, bo powiecie, jak to jest. Potem się okaże, że jakiś tam przyjdzie z ryjem do mnie, jak zwykle. Coś, no może nie tak zwykle, ale... Ale to jest fajnie. Tylko ta podłoga jest taka... Jaka piękna lampa! Ale super pokoik. I taki niezaśmiecony prawie. Tylko woda kapie z góry. Więc... O Boże, tam jest zawalone całkowicie. O kurde, to jest to, co widzieliśmy. O fuck. Krystian, kurwa, czyś ty mnie tutaj zaprosił? Czy ty chcesz, żeby ja tu się zabiła? O Boże, jak tam spaść na te deski. Dobrze, tak, nie, tak z rozpędu, tak. A, szybko, szybko i... Patrzcie, a tu coś jest pozawalane, a tu jedyny pokój i tak się ostał w takim stanie. Z łóżkiem. Nagrywam to szybko, bo ja nie wiem, czy tej podłodze ufać. Co z tego, że tu jest podłoga, skoro wszystko dookoła się pozawalało, tak? Ja się tu czuję bardzo niepewnie, zwłaszcza, że popatrzcie, skoro te meble są tak wykrzywione pod tym kątem, to znaczy, że... Same tu się nie przekrzywiły, tylko znaczy, że ta podłoga też już tutaj gdzieś się ugina. Także ja tu nagram szybciutko i uciekam stąd. Chciałam zamknąć drzwiczki, bo chciałam zrobić sobie zdjęcie z zamkniętymi drzwiczkami, ale się nie udało. Zawartość, sami spójrzcie, nie będę nic mówić. Widzicie co jest. Te drzwiczki się chcą zamknąć w miarę, a tamte już nie. Nie mogę tutaj za bardzo się rozgadywać ani wczuwać. Tu jest choinka tak w ogóle, jaka ładna. Koszyczek. No i tutaj jest to łóżko, które wygląda super, po prostu ten klimat. Spójrzcie tylko, a tam jest przepaść. Ot taki klimacik. Ciekawy pokoik, nie powiem, bardzo ciekawy, ale chcę stąd uciekać jak najszybciej się da. Zanim stąd wyjdę na dobre, to jeszcze zwrócę uwagę na te futro, które było tutaj przy szafce. Takie jakby, no, coś ala ocieplająca makatka. Ale idę stąd, kochani, ponieważ nie czuję się tu najpewniej. I chyba dobrze zrobię. Pożegnajmy ten pokój ostatnim spojrzeniem na niego, bo jest naprawdę przepiękny. Znaczy pokój, taka kuchnia bardziej. Izba kuchenna. Typowo babcina. No w zasadzie pokój, bo też jest i łóżko. No tutaj ktoś żył po prostu i się pewnie mył i gotował i jednocześnie... Spał, przebywał. Szkoda takich miejsc strasznie. No i powiedzcie mi, tam są jeszcze schody z drewna, on tam gdzieś łaził. Ja nie wiem, człowiek jest po prostu szalony. Aha, czyli tu mamy to zawalone, a ja tu chciałam w ogóle... Boże, czuję się, żeby to było tak otwarte, ja bym tak popchnęć z rozpędu. Nie wiem, czy tam było zawalone, bo tu... No tak, tu było zawalone, no chyba tutaj też. Tak, bo tam widzę światło dzienne, normalnie stropów nie ma, ojeju. No i powiedzcie mi te schody. Jak to ocenić? Niby się wydają solidne, jak idę, jak patrzę. Nie wiem, luknę na ten strych, ale z długo tam nie będziemy. Spójrzcie na te szybki, jakie one są piękne.
Ale niesamowite miejsce, tak czy inaczej. Deska klozetowa, po drodze kanapa. Czego tu nie ma? Matko, woda kapie. Ja pamiętam, takie budynki zamieszkałe, myślałam, że to one. Około 10 lat temu to było, albo więcej chyba. Nie wiem, czy to były one, teraz nie jestem pewna. No i teraz ta latarka się przydaje, żeby zobaczyć, co tam dalej jest na przykład, nie? Nie, żeby to pięknie wyglądało, czy coś, ale widać, że tam się zawaliło kawałek dalej. Więc tutaj to w ogóle raczej nie ma co iść. Ale tutaj, o dziwo, jest ten pokój. Tam jest zawalone, to widać, już tam byliśmy, nie? Tam nie ma tych stropów. Ale spójrzcie, ten pokoik tak się trzyma. Ale ja się chyba nie odważę tam pójść, wiecie co? Chcę jeszcze pożyć. No może z dwa kroki zrobię. Spójrzcie na ten dach ze słomy, taki tutaj się prawie zawala. To też bardzo fajne tutaj miejsce. Nie widzę, co jest pod spodem. Waży niby jakieś, no, nie oszukujmy, 60 kilo, nie z 50 już. Przytyło mi się. Czas się odchudzić, jak się na urbex chce chodzić. No tak, tak, zgadza się. Dobra, parę kroczków tu można zrobić, ale z ostrożnością i nagrać i uciekać generalnie. Masa papierów tam się różnych wala, ale nie przyjrzę się im bliżej raczej. Jaki piękny młynek, nie, muszę tam podejść jednak. Ten młynek jest niesamowity. Spójrzcie na niego. Fajny, nie? Może ta latarka jest właśnie niepotrzebna mi teraz, skaszę ją. Spójrzcie na ten młynek. Fajny, nie? Fajny i nagle, zapomnę się. Dobrze mi się zrobi. Tu są jakieś stare zapiski. Jakiś pamiętnik, czy też, nie wiem, notatnik. Trudno powiedzieć. Ale jeszcze po niemiecku tu jest napisane wszystko. Raczej taki notatnik z numerami telefonu. W tym miejscu zauroczyła mnie ta wisząca sukienka, teraz. Tutaj zauroczył mnie ten zegar z tą szczotką do butów bodajże. I zauroczyła mnie też ta szafeczka z przyborami takimi do szycia tam. Bodajże, nie wiem, czy dobrze widzę, ale chyba insulinę ktoś brał. Prawdopodobnie. I tutaj, jak się przyjrzałam, taką laleczkę znalazłam. Spójrzcie. W takim ubranku. No, ale nie będę tu już za długo się rozgadywać. Idę dalej, idę szukać wejścia do tamtego drugiego budynku. Także, kochani moi drodzy, tyle z mojej relacji z tego miejsca. Jak widzicie, niezbyt bezpiecznego. Jaka afera ostatnio była? No słuchajcie, jak rzuciła zdjęcie z tą deską klozetową po prostu na grupę foto urbexowi, no to prawdopodobnie bym miała przejebane, wiecie, normalnie, tak jak inny osobnik, który po prostu nie sprostał tak świetnym fotografom. Mówię to wszystko tak oczywiście, wiecie, żartem, nie? Chyba słychać po tonie głosu, że to taki sarkazm, czy nie? A o cóż chodziło? A już wyjaśniam. Jeden z członków grupy Foto Urbexowi, bardzo wspaniałej grupy, takiej facebookowej, gdzie po prostu ludzie zwyczajne zdjęcia wrzucają, no jeden robi lepsze, drugi gorszy, ja też nie jestem na przykład super świetna w robieniu zdjęć, bardzo się opuściłam ostatnio, robiąc zwykłym telefonem, który mam bardzo kiepski ten telefon, prawdę mówiąc, bo córce dałam swój, bo zniszczyła przez przypadek swój wcześniejszy, tak czy inaczej. Robią ludzie różne zdjęcia, jeden lepszy, lepsze, jeden gorszy, no już nie ma to co oceniać, gorsze, lepsze. Niektórzy robią takie po prostu zdjęcia dokumentalne, wchodzę, robię zdjęcie to co widzę, tak, nie układam tych rzeczy, nie robię jakichś super kurde ujęć, tylko po prostu nie dokumentuję to co zostało, tak jak tutaj w tym przypadku. Warto zobaczyć taki budynek i zrobić zdjęcia ze względu na to, że niedługo on się może zawali albo go wyburzą. I takie po prostu osoby robią co mogą, tak, aby upamiętnić te miejsce i mieć z tego zabawę, mieć z tego fajną wycieczkę, a nie rozumiem tego czepiania się innych o jakość zdjęć, no takie parcie w ogóle, lepszy obiekt i w ogóle szajba trochę,
Dla mnie to jest trochę śmieszne. Szkoda, że piwnicy się nie da zwiedzić, ale przepraszam, nie zanurkuję tam. Nie zwróciłam uwagi, znaczy sama zwróciłam na to uwagę, ale nie powiedziałam, jakie drzwi są ciekawe też tutaj. Takie ozdobne szybki. Może nie takie bardzo ozdobne, ale mają coś w sobie jednak. A bo tam jeszcze jest taki budynek. Obok w ogóle takie komórki lokatorskie są, można powiedzieć. Chcę zobaczyć, czy tam jest jakiś dostęp. A tam jest, widzicie, taki budynek. Tak zrozumiałam Krystiana, że tam jest wejście, ale może mi się coś pomyliło. Może go źle zrozumiałam. Zaraz pójdę zobaczyć. A tutaj jest takie, tutaj jest jakieś okienko wprawdzie. Nie wiem, czy tędy się da wejść jakoś. Tym okienkiem. No, ale też taki bajzel. No ale da się tu wejść, powiedzmy. To czekajcie chwilkę, muszę się jakoś tutaj wdrapać. Ło, matko, co to za miejsce, patrzcie. Tu taka fajna łazienka była. A tu ktoś zbierał śmieci, nie pytajcie co to. Lepiej nie wiedzieć. Wiem co to jest, ale nie będę mówić. Kurde, wejście przez to okienko było trochę problematyczne, bo to takie graciarstwo, można było sobie o zlew dupę podrzeć. Ale miałam na uwadze już wcześniej, więc uważałam. Co mnie skusiło? Ta gitara mnie skusiła, no. Ona wygląda tak, ale mówię, no kurde, chcę się jej zdjęcia zrobić, nie? Zniszczona, nie ma już części pudła od drugiej strony. Szkoda. Patelnia, no to wszystko było jeszcze, nie? Kuchnia taka, że tak powiem, w dobrym miarę stanie. Tylko po prostu domek został zaświecony i zdemolowany. Jakie schody. Z takimi przejściem, z drzwiami harmonijkowymi. O kurde, jaka pajęczyna. Tu takie wszystko po remoncie było, a ta pajęczyna to tak jakby wydaje się strasznie duża. O kurde, tu też duże te pajęczyny są. Takie mebelki się ostały. Taki postrój. Trochę już inny. Ale jaki piec. Cały obklejony naklejkami. Teraz do mnie dotarło, że zdjęcia widziałam z tego i z tego budynku, czyli chyba tamten jest zamknięty. Musiałam źle zrozumieć. Nie wiedziałam, że to jest jakiś budynek. Ja to sobie tak wyobraziłam, takie pomieszczenie gospodarcze tylko. A patrzę, nie, to jest taki domek normalnie. A tam obok jeszcze jest jeden dom, na pewno opuszczony, ale wygląda na zamknięty, widzicie? Mi się poniekąd podoba taki klimat właśnie, jak jest takie, taka duża ilość pajęczyn, taki, wiecie, może nie taka demolka typowa, jak jest, za przeproszeniem, obsrane, no ale to też się zdarza, no powiedzmy sobie szczerze. Podoba mi się pokazywanie prawdy, tak, takich obiektów też tak brutalistycznie trochę tak pokazać, no tak to wygląda niestety. Ktoś opuścił to miejsce, ktoś inny się wdarł i popsuł. No i niestety, no, tak potem wygląda, nie? Patrzcie, zupełnie otwarte od tej strony. Ja przez to okienko się męczyłam. No ale dobra, no, nic nie mówię. Też kurczę, nie pytałam Krystiana, jak tu się wchodzi, bo też nie chciałam iść na łatwiznę. Chciałam to sama jakoś się dostać. To już wystarczy, żeby podał lokalizację, no to już jest dużo, nie? A tu tak nisko. Serio? Tak mało schodków i już jest pięterko takie? Taka choćby antresola bardziej. Dla dziecka pokój tu jest zrobiony. Kurde, musiałam się tu fajnie mieszkać. Taki fajny mini pokoik. Z lwem. Z kotem lwem. Z puzzlami. Dobra, wiecie co, zostaje tu na dłużej. W takim razie zasiadam i robię te puzzle. Frozen, 100 elementów. Mam ze sobą piwko bezalkoholowe, rzecz jasna. No nie, bo po prostu zdobyłam przez przypadek na skipie 20 piw bezalkoholowych, no i tak sobie piję. Dobre jest to bardzo. I zaczynam myśleć, że wcale nic nie szkodzi ludziom takim jak ja, picie bezalkoholowego piwa. Rożka. O, słabo widać. Scooby-Doo. Kotek. Kredki. Kurczę, tyle rzeczy jeszcze zostało po tym młodym mieszkańcu. Dziewczynce najpewniej. Super ten pokoik jest.
Podoba mi się bardzo. Oj, tutaj takie do spody. Krzyż. Już tam skrzypią sobie, a ja już czekam. A, to jest ta klatka dla ptaków. No tak, teraz zrozumiałam, że chyba dojście do tamtego miejsca może w ogóle nie być. Krystian, ty tu łaziłeś. O, patrzyłeś pod nogi? Kurde, gdzieś taki obraz już widziałam. To niedawno na Urbexie, w jakimś innym domu w ogóle. Jakimś... Kubuś Puchatek. Kurde, ile tu jest rzeczy ciekawych takich. Tam są płyty. Tam jest właśnie ta klatka, którą widziałam na zdjęciu u Krystiana. Ale tu jest ciekawie. Aż nie wiem, od czego zacząć. Znaczy, zacznę od tego, żeby sprawdzić, czy to jest bezpiecznie. Ale wydaje się tak, tak, to jest bezpiecznie raczej. Nie ma problemu. Z tego, co widzę. Można chodzić. Tu nic nie ma. Tu jest klatka, którą widziałam z daleka. Klatka dla ptaszka jakiegoś. Kanarka lub niewielkiej papuszki. Falistej, ale raczej kanarki się trzymało w takich klatkach. Tak mi się kojarzy. O Jezu, ile pajęczyn. Prosto na gębę, za przeproszeniem. Tu są jakieś płyty. Tam najciekawsze chyba rzeczy były, w tamtym rogu bardziej. Chciałam się upewnić, jak to wygląda sprawa stropów. Ta piłka wygląda ciekawie, bo jest taka odwrócona. Ten uśmiechnięty ryjek tego stworka wygląda tak zabawnie. Tutaj w ogóle jest jakiś wazon potłuczony lekko. O, kiedyś te wazony w PRL-u były, no to takie teraz poszukiwane, szkoda, że obtłuczone. A tu jakiś taki, kurde, ten, jak on się nazywał, ten malarz, matko. No mam to na końcu języka. Nawet chciałam kupić sobie grzejnik z takim wzorem podobnym i zapomniałam nazwisko. Temat obrazu urwałam, ponieważ zapomniałam. Nie mogę sobie przypomnieć. Nie wiem, co, jakiś zawias mam dzisiaj. Ten mis jest dobry. Ja go postawiłam, to jest taka figurka. Nie, maskotka. Fajny, fajny jest. Tam jeszcze widzę jakąś zestawę stołową w kartoniku. Jakieś akwaria. Widać, że o, ktoś rybki chyba miał. Bardzo małe te akwaria. No pewnie jak to dzieciom kupował. A, kupię ci jedną rybę, dobra, niech ci będzie. Potem kupię ci kanarka, no niech ci będzie. Tak to pewnie było. I co? I tu mamy dużo ubrań i butów. No to w zasadzie nic już tutaj nie ma takiego ciekawego. Powiedziałam dużo ciekawych rzeczy, ale no to są takie już osobiste bardziej przedmioty. Patrzcie, tu taki złoty dzbanówek. Jaki piękny. Normalnie ze złota cały. Chcę wam pokazać, jak mi rąk brakuje. Może tak. No pewnie, jakby tu pogrzewać, to jeszcze inne rzeczy się znajdą, takie jak niby to kangur, niby to królik. No nie wiem, jakiś torbacz. Także kochani moi drodzy, pomalutku będę żegnać to miejsce. Schodząc na dół jeszcze się rozejrzę. A, jeszcze w kuchni słabo zwiedziłam, że tak powiem. No bo w sumie tam nie zajrzałam wszędzie, więc jeszcze raz tam może zerkniemy. A piwnicy? Nie, chyba nie ma piwnicy. I tam było jeszcze takie pomieszczenie gospodarcze do tego, w którym... Ja wiem, co tam było. No był tam rower też i coś tam jeszcze pewnie się znajdzie. Tu taki fajny schowek pod schodkowy. Schowek pod schodkami, no. Wiecie, o co mi chodzi. Fajny, kurde, mieszkanko. Taki domek. Tutaj dwa pokoiki, nie? Tutaj ta antresola dla... czy tam taki pokoik dla dziecka. Tutaj wyjście na ogród. I no, fajne takie życie osobno. Tuż obok takiej kamieniczki praktycznie, bo tam było kilka mieszkań zapewne. Ciekawe, dlaczego opuszczone. Tamten widać, że go woda podmyła, a tutaj w zasadzie nie wiadomo, co się stało. Mnie to zawsze trochę boli w takich miejscach, albo bardziej niż trochę. Jak widać, że ktoś to wyremontował i to potem tak zostało zniszczone. Smutne to jest, bo widać tutaj tyle pracy. Widać, że trochę łapie wilgoć, no ale raczej dlatego, że było niegrzane już dłuższy czas. Pewnie jak było grzane, to było ok. No nic, jak zawsze żal takich miejsc, bo wiecie, marzę o takim domu, no ale trudno. No nic, nic nie zrobię, na razie przynajmniej. Mogę dążyć małymi kroczkami do jakichś celów, marzyć i wierzyć, że kiedyś to się uda. I mieć więcej pozytywnych może myśli w tym kierunku. Trzymajcie się cieplutko, kochani moi drodzy. Mam nadzieję, że się spodobało. Idę jeszcze oczywiście zobaczyć tamten budynek, ale jeśli go zwiedzę, to będzie już to następny film, bo jest już tutaj długo, dosyć ten czas. Trzymajcie się, kochani, pa, pa.